Czołem, kochani. Kurs prowadzącego strzelanie. Na początku parę kwestii formalnych. Mówią, że powinienem zawsze poprosić o zalajkowanie i dodanie do ulubionych, no więc niech wam będzie. Bądźcie tak uprzejmi, dodajcie Leśnego Dziadka do polubionych, będziecie otrzymywali informacje o różnych ciekawych eventach i jakieś takie dawki wiedzy, czasami nawet merytorycznej. Druga kwestia porządkowa, to co widzicie w tle, ponieważ ja mam dzisiaj w biurze straszny bałagan i nie mam jak nagrać mojego ryjka, no to widzicie niektóre z zabawek, które Leśny Dziadek sprzedał już. Także to nie jest niestety oferta handlowa, to jest tylko takie ładne tło. Okej, to teraz wracamy do clou. Co mnie w ogóle skłoniło do nagrania tego materiału? Otóż organizuję ja sobie taki kurs prowadzącego strzelanie i powrzucałem na kilka fur internetowych, wrzuciłem informacje o kursie i na Facebooku pod jednym takim ogłoszeniem rozpętała się burza. Różne opinie na temat uprawnień prowadzącego strzelanie, na temat potrzeby posiadania takowych. Zacznijmy od takiego spoilera. Dwa pytania. Najpierw dam wam krótkie odpowiedzi, a później w trakcie tego filmu, tego pokazu slajdów postaram się je uzasadnić. Pytanie pierwsze, które się przewija. Czy kolekcjoner, tudzież sportowiec, musi, łamane przez powinien, zrobić kurs prowadzącego strzelanie? Absolutnie nie musi i powinien. Oczywiście, że powinien. Za chwilę to rozwiniemy. I drugie ciekawe pytanie. Czy można wziąć udział w kursie i otrzymać legitymację prowadzącego strzelanie, nie mając pozwolenia? Oczywiście, że można i jest to bardzo przydatne później, jak już uzyskasz pozwolenie na broń. No i odpowiedź na trzecie pytanie, czy uprawnienia prowadzącego strzelanie, taka ładna plastikowa legitymacja, która na odwrocie ma napisane dokument uprawnia do prowadzenia strzelania z broni maszynowej. Czy to ci zastąpi pozwolenie na broń samoczynną? No niestety nie zastąpi. Okej, to mamy krótkie odpowiedzi, a teraz postaram się to wszystko ładnie rozwinąć. Powiem wam tak, co to są w ogóle te uprawnienia prowadzącego strzelanie? Skąd to się wzięło? Otóż wzięło się to bezpośrednio z takiego rozporządzenia, otworzę sobie, żeby wam przeczytać, z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. Jest to akt prawny, który reguluje zasady funkcjonowania strzelnicy, zasady bezpieczeństwa i to rozporządzenie przede wszystkim zawiera tak zwany wzorcowy regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic, czyli tak naprawdę coś, co każda strzelnica na zasadzie kopiuj-wklej zatwierdza w organach samorządowych. Coś, co obowiązuje na każdej strzelnicy. I to coś, czyli wzorcowy regulamin strzelnicy mówi, że, uwaga, warunki korzystania ze strzelnicy, prowadzący strzelanie, odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących, wyznacza stanowiska strzeleckie, prowadzi rejestr i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj mamy jakąś niezwykle ważną funkcję, która jest wymieniana na samym początku wzorcowego regulaminu. A kim jest ten prowadzący strzelanie? Kto nadaje takie uprawnienia? O tym mówi samo rozporządzenie mniej więcej w ten sposób. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają prowadzący strzelanie, osoba, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Granicznej, ABW, CBA, Służby Więziennej, Sił Zbrojnych, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego.
Cóż, z tego wynika, że istnieje kilka, niemal kilkanaście organów, organizacji, które mogą nadać takie uprawnienia po przeprowadzeniu kursu. Natomiast w praktyce, moi drodzy, no o ABW czy CBA zapomnijmy, tak samo o innych organizacjach mundurowych, które czasami przeprowadzają, aczkolwiek wojsko, z tego co wiem, lubi się posiłkować tymi cywilnymi uprawnieniami prowadzącego strzelanie. Zostaje nam Polski Związek Łowiecki. Coś mi się obiło o uszy, że czasami organizują dla myśliwych. Polski Związek Strzelectwa Sportowego oraz Liga Obrony Kraju. PZSS. Tutaj do Polskiego Związku pasuje takie przysłowie: kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Nagle w roku 2000 z dniem 1 stycznia PZSS wydał sobie taki regulamin, według którego uprawnienie prowadzącego strzelanie jest honorowane łącznie z licencją plus jeszcze coś tam, jeszcze coś tam, jeszcze coś tam. Okej. 1 stycznia bieżącego roku wycofał ten zapis, czyli jakby przywrócił swoje uprawnienia do stanu początkowego. Ale kto nam da gwarancję, że w kolejnym roku znowu czegoś takiego nie odwalą i że znowu sobie nie zapiszą, że a jednak tylko z uprawnieniami sędziego na przykład. Kurs, który nadaje te uprawnienia prowadzącego strzelanie w PZSS, jest poza tym przeznaczony tylko dla członków PZSS posiadających ważną licencję. To też podobno ma się zmienić, mają się otworzyć na innych posiadaczy pozwolenia, ale to będą nadal posiadacze pozwolenia. Co nam pozostaje z tych wszystkich instytucji, które przeprowadzają taki kurs? Liga Obrony Kraju. Nie ma ludzi, przyjmuje wszystkich i wydaje honorowane przez strzelnice zaświadczenia, jeszcze w dodatku nazywając to uprawnieniem, chociaż ja uważam, że tam jest więcej obowiązków niż uprawnień, będąc prowadzącym strzelanie. I coś takiego Leśny Dziadek właśnie niebawem organizuje, ale o tym na końcu. Tak, prowadzący strzelanie dla kolekcjonera. Wyobraź sobie, że chcesz pójść na strzelnicę, teraz dwie opcje, sam lub z grupą znajomych. I nie masz uprawnień prowadzącego strzelanie. Jeżeli pójdziesz sam i zrobisz sobie krzywdę na strzelnicy, na której nie było prowadzącego strzelanie, no typowa strzelnica Leśnych Dziadków w lesie, tak? Mamy umowę taką ustną z myśliwymi, idę na strzelnicę, która leży gdzieś tam, prawda, pod lasem, otwieram sobie pomieszczenie, wpisuję się do książki, idę na oś. Zrobiłem sobie kuku, strzeliłem sobie w stopę. Czy ja ponoszę jakieś konsekwencje, nie mając uprawnień prowadzącego strzelanie? Kiedy od strzelnicy jest coś takiego wymagane, ja nie. Ale właściciel strzelnicy ma, mówiąc językiem prostym, ma przechlapane. Ponieważ to on nie dopilnował obecności osoby prowadzącej strzelanie, czyli złamał podstawowe zasady własnego regulaminu. Gorzej, jeżeli pójdziesz na strzelnicę jako kolekcjoner czy sportowiec z grupą swoich, nie wiem, znajomych, rodziny i będziesz chciał im użyczyć swoją broń, to tutaj, nie mając uprawnień prowadzącego strzelanie, narobisz kłopotów również sobie, gdyby coś się wydarzyło. Dlatego uważam, że ten kawałek plastiku z napisem Liga Obrony Kraju, Zarząd Główny, prowadzący strzelanie, numer uprawnienia, jest rzeczą bardzo przydatną dla każdego z nas, kolekcjonerów lub sportowców. Bo daje ci to pewien stopień niezależności, jeżeli chodzi o użytkowanie broni na strzelnicy. Co z tą bronią maszynową? No niestety,
ten papierek czy ten plastik nie zastąpi ci pozwolenia, które mogłoby uprawniać cię do zakupu i posługiwania się bronią samoczynną. To jest uprawnienie, które jest realizowane na tak zwanej broni obiektowej. Czyli jeżeli masz strzelnicę z magazynem broni, jesteś członkiem stowarzyszenia, które użytkuje, wtedy właściciel strzelnicy czy też organizacja pozwala ci prowadzić strzelanie zupełnie legalnie z tej broni samoczynnej. Natomiast to nie zastępuje pozwolenia. Jeżeli chodzi o to, co zasugerowałem na początku, czyli jaki jest sens brania udziału w kursie dla osoby, która nie posiada jeszcze pozwolenia na broń. No powiem wam tak. Ja osobiście w 2014 roku, jeszcze nie mając pozwolenia na broń, zrobiłem sobie uprawnienia prowadzącego strzelanie. Bo wiedziałem, że za 2 miesiące będę miał egzamin, wiedziałem, że będę prowadził strzelnicę. Także żadne przepisy prawa nie zabraniają wystąpić o te uprawnienia, zapisać się na kurs. Na kursie jest troszkę materiału, które później powtarza się na egzaminie na pozwolenie, więc odświeżasz sobie wiedzę. No i masz już jakby taki mały kamyczek do tej budowli, którą sobie zbudujesz, otrzymawszy później pozwolenie. A ten kamyczek właśnie pozwala ci pójść z twoją bronią na strzelnicę. I na sam koniec taka ważna kwestia. Uprawnienia prowadzącego strzelanie czy obowiązki prowadzącego strzelanie. Czytając tak ten regulamin wzorcowy, to przyjmując tą funkcję, mając ten plastik z napisem prowadzący strzelanie, to bardziej to są obowiązki niż jakiekolwiek uprawnienia. Bo w czym jest rzecz? No ty bierzesz pełną odpowiedzialność za tą grupę, którą przyprowadziłeś, lub za swoje działania, lub za jedno i drugie. Tak to działa. Podsumowując, tak, warto mieć. Nie ma co się nakręcać, że to będą jakieś super uprawnienia. Natomiast to jest furtka do przyjścia na strzelnicę z grupą znajomych, udostępnienia im swojej broni i wspólnej zabawy na twoją odpowiedzialność jako prowadzącego strzelanie. Warto te uprawnienia sobie wyrobić. Jest jeszcze taka kwestia, czy czasami nie jest to tak, że ty możesz tą grupę, którą przyprowadziłeś, szkolić, jeżeli jesteś instruktorem. Litości. Internetowy kurs, gdzie egzaminem jest nadesłanie filmiku nakręconego, jak się posługujesz bronią, płacisz 1800 zł i otrzymujesz piękną, czerwoną legitymację z twoim zdjęciem, gdzie jest wpisane instruktor strzelania bojowego, sportowego, dynamicznego IPSC. Co sobie zażyczysz, to ci wpiszą. Są takie firmy, które organizują tak zwane kursy. Zawód instruktora jest zderegulowany i o ile są twarde ramy warunków wyrobienia sobie prowadzącego strzelanie, tak instruktora strzelectwa zrobi ci każdy online. Są bardzo solidne kursy prowadzone stacjonarnie, gdzie tydzień, 2 tygodnie się szkolisz i to są wartościowe, no nie będę wymieniał, nie będę reklamował, ale jest cała masa takich firm, które chcą cię złapać i wydać ci uprawnienia. Fajnie jest, że masz tą czerwoną legitymację. Także podsumowując cały ten mój przydługi wywód. Prowadzący strzelanie i owszem, obowiązkowo, instruktor strzelectwa, sorry, ale nie. Chyba, że po solidnym kursie, to wtedy masz nie tylko papier, ale masz i wiedzę. Na zakończenie informacja. Powtórzę krótkie info, które było na początku tego filmu. Organizujemy szkolenia prowadzącego strzelanie we współpracy z Ligą Obrony Kraju. Poszczegóły zapraszam na maila, jest w opisie filmu. Dowiecie się, w jakim terminie, w jakich województwach i ile to kosztuje. Dziękuję tym, którzy wytrwali do końca dzisiejszego wykładu.
Wiem, było nudnie. Mam nadzieję, że chociaż trochę merytorycznie. A w kolejnym filmie znowu troszkę postrzelamy. To co? Trzymajcie się i do zobaczenia na kursach. Cześć.